serdecznie w nowym roku. Wiadomo, z nowym rokiem, nowym krokiem. Nie było mnie dość długo na YouTubie z przyczyn bardzo personalnych. Kilka takich shortów się ukazało. Powiedzcie mi, czy lubicie shorty. Ja bardzo mi się podoba ta forma przekazu i chciałabym właśnie tych shortów mieć więcej. Tym bardziej, że YouTube się bardzo rozwija i to jest fajna taka droga ekspresji też. Przepraszam Was za moje gardło, no ale nie mogę wyjść z tych wiecznych infekcji tutaj i gardłowych spraw. Także powiedzcie mi koniecznie, czy lubicie takie właśnie krótkie formy przekazu, jakim jest short. No ale dzisiaj przygotowałam taki specjalny odcinek, słuchajcie, bo dostałam dwa nowe zapachy, które chciałam właśnie przetestować i mam je dzisiaj. To są takie właśnie zapachy, które zawitały do mojego kuferka. Są to nowości, także zaraz Wam je przedstawię. No i też planuję zrobić taki odcinek i on jest już w takich zamierzeniach, że tak powiem, za rogiem, odnośnie najlepszych zapachów 2022 i najgorszych zapachów roku 2022. Także serdecznie Was zapraszam. Ci, którzy właśnie jeszcze się zastanawiają, czy followować, czy nie, to serdecznie zapraszam do wciśnięcia tego magicznego guziczka subskrybuj. Będzie mi bardzo miło, jak zagościsz na moje progi i dołączysz do mojej takiej YouTube'owej familii. Także serdecznie Was zapraszam. No i przystąpmy teraz do omawiania zapachem, którym właśnie chciałam Wam pokazać i który zawitał właśnie w grudniu w moje progi. To jest to zapach Valentino Vocevita. Mam nadzieję, że dobrze czytam. W pięknym opakowaniu. Jak dostałam tutaj, to jest 30 z tego co pamiętam, czy 50, wydaje mi się, że 30, ale powiem Wam, że coraz bardziej ślepa się robię. Nie, 30. 30. Ja jak Wam pokazywałam, w których zapowiedziach tu chyba, bo to jest zapach, jeśli się nie mylę, z 2020 roku, tu mam takie swoje notatki, to ten zapach właśnie dość mi się podobał. Ja go odkryłam z gazety, tu w ogóle. Były takie właśnie te rzeczy, takie peel-off, żebyście sobie nakładały właśnie i tu wąchały. No i oczywiście tutaj osobą, która reklamowała, to była tu Lady Gaga, więc ja stwierdziłam, że bardzo chciałabym mieć ten zapach, tym bardziej, że jak sobie tu czytam, znowu idę w kierunku właśnie takich owocowych, czyli cytrusowych, bardziej z pomarańczą, z bergamotką. Jest tu taki troszeczkę inspirujący, energizujący ginger, czyli żeńszeń, i jest też kwiat pomarańczy. Ten kwiat pomarańczy, słuchajcie, mam wrażenie, że jest w każdych perfumach i gardenia z tutaj z fasolką tonka. Taki piżmowy troszkę wydźwięk na końcu. Piękne opakowanie, bardzo takie feministyczne, takie właśnie, może nie feministyczne, złowiecie, kobiece. No i taki ten zapach ma być, bo jest to oda do feminizmu. Bardzo dużo brand właśnie teraz jakby tak hołubi tą, tą kobiecość, chcę tu podkreślić tą kobiecość. I jest to taki też... są to takie perfumy, które generalnie pokazują tą klasę, klasę tej, zobaczcie, tą butelkę pięknie inspirowana tutaj z tymi Valentino Stats. Kto ma buty Valentino, to wie, jak one wyglądają. To są jedne z bardziej kultowych tu butów. No i jest ta gra światła, bo jest to złoto, ta czerwień, która właśnie jest taka bardzo kobieca, pokazuje tą drogę kobiecą. Ja sobie tu jeszcze patrzę, co o tych perfumach tutaj napisano. Więc jest to taki zapach właśnie krystaliczny, bardzo troszkę waniliowy, uwodzący, inspirowany właśnie tą włoską bergamotką i ta bergamotka mnie właśnie tutaj jakby tak zainspirowała, żeby to kupić, bo jak wiecie, kto mnie długo ogląda, ja lubię takie cytrusowe zapachy. No i słuchajcie, mamy tą piękną butelkę, ja sobie psiknę tu. On jest na mnie, słuchajcie, ja go jeszcze tak dobrze nie testowałam. Ja go powąchałam, podobał mi się w tym ogólnym wydźwięku właśnie ta inspiracja tutaj Valentino. Zresztą Valentino jest jedną z moich ulubionych marek, jeśli chodzi o fashion. I słuchajcie, on jest bardzo taki, jest może na początku taki mydlany, ale później właśnie jest w nim coś takiego
takie ładne połączenie tej waniliowej, takiej ciężkości z tą bergamotką i tym kwiatem pomarańczy, ale on jest bardzo taki, bym powiedziała, z jednej strony indywidualny, z drugiej dający głos właśnie tu tej elegancji kobiecej, ale jest bardzo elegancki. Ja bym tak powiedziała, na wyjścia do pracy, czemu nie, na co dzień, czy gdzieś wyjeżdżacie, chcecie pachnieć elegancko, to jest to piękny, piękny zapach i podkreślam, piękna buteleczka, całe wykonanie jest bardzo fajne. Jak na początku wydawał mi się może trochę mydlany, ja nie wiem, jak jest kwiat pomarańczy, to mi się wydaje, że te zapachy są takie właśnie mydlane bardzo. Może dlatego, ale później on naprawdę nabiera takiej złożoności, bym powiedziała. Następnym zapachem, który tutaj dostałam właśnie na gwiazdkę, jest to Ariana Grande Cloud 2.0. To jest On Tones, wersja taka bardziej wyrafinowana. Słuchajcie, która wyszła, jeśli się nie mylę, już tu Wam powiem, spojrzę na moje tatki, w 2021. No i słuchajcie, ja w związku z tym, że szykowałam się dawno temu, żeby kupić Cloud, tą jedyneczkę, no to mówię, najwyższy czas kupić, jeśli rzeczywiście przymierzałam się, żeby ją kupić chociaż tą dwójkę. No i jak wiecie, chodzą właśnie plotki, że ten zapach jest bardzo podobny do Bakara Kordurziana. Wielkie to pudło, słuchajcie, to jest setka chyba. W taki właśnie Cloud 9, czyli jesteśmy w niebo wzięte, tak, to jest setka. A także poszalałam, przepraszam, w tą stronę. No i sobie siedzi ten perfum Ariany, w którym jest właśnie kokos, jest gruszka, jest bergamotka, jest taki lawendowy, nie wiem czemu lawendowy, ja tego nie czuję, albo może tak uspokaja zmysły. Jest pralinka, jest taka waniliowa orchidea, kaszmirowy taki wydźwięk i on taki jest. Słuchajcie, i tak jak powiedziałam, ja chciałam koniecznie tą Cloud 1, no ale przyszło mi do tego, że mam Cloud 2. Jest to taka wersja bardzo, bym powiedziała, podkręcona. Tak jak powiedziałam, chodzą plotki, że jest to taka kopia trochę Kordurziana Bakara 240. No i zobaczcie, tak, ten wydźwięk tej kokonat, właśnie tego kokosu, tutaj z tą pralinką i z takim waniliowym wydźwiękiem, on rzeczywiście przypomina mi Bakara 240, ale dla mnie nadal wierną kopią Kordurziana Bakara 240 są te wegańskie perfumy Tinare, o którym Wam mówiłam, ja omówiłam na moim kanale, zapraszam Was serdecznie do tego odcinka, jeśli nie widzieliście, bardzo nietypowe zapachy, a wegańskie, czemu nie? No i on, powiem Wam troszkę, jak nam wersję Intense, On Tones, no jest taki kaszmirowy, otulający, ale powiem Wam, że nie jest za bardzo silny. Bardziej czuję tutaj voce viva, poprawcie mnie, niż Ariany Grande, mimo że to jest Eau de Parfum i jest to wersja On Tones. No ale jest, bardzo mi się podoba, że jest taki kokosowy. Jest coś w nim takiego uwodzącego, takiego z jednej strony bardzo wyrafinowanego, bardzo eleganckiego, bardzo gdzieś tam sophisticated, taki wymarzony zapach właśnie, jeśli nie stać Was na Bakara 240, ale z jednej strony no jest coś w nim takiego uwodzącego, dlatego ja z chęcią go przygarnęłam, czemu nie, przygarnij, kropka. Bo jest to, no i ten piedestał taki, czemu nie, fantastyczny. Także to są takie dwa zapachy, które właśnie doszły do mojej kolekcji i które będę sobie testować i cieszę się, że je mam, bo coś mam nowego w kolekcji, ale powiem Wam, że chodzi za mną jeden zapach, nie zdradzę jaki to zapach, może się domyślacie, ale pewnie nie, bo ja go nigdy nie wspomniałam, który bardzo chcę mieć i już w zasadzie był u mnie w koszyku, no ale czekam jeszcze na potwierdzenie czegoś, żeby ten zapach dostać i wkrótce go Wam przedstawię, bo on był na mojej wishlist. Później kupiłam inny zapach, a ten jednak teraz, jak właśnie trochę wyjeżdżałam i na duty free powąchałam, stwierdziłam, że muszę ten zapach mieć. No i moja koleżanka też stwierdziła, że on jest taki piękny, że też go chcę sobie kupić, czyli razem właśnie polujemy na ten zapach w lepszej cenie. Jestem ciekawa, czy wiecie, który jest to zapach. Nie powiem, z której marki.
Ale powiem Wam, że to są zapachy, które bardzo, bardzo, bardzo lubię. Są takie niezobowiązujące, bardzo dziewczęce i ta marka jest bardzo taka, bym powiedziała, rzucająca się w oczy i zawsze coś tam wypuszcza. Słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że się dobrze, dobrze bawiliście. Tak jak mówię, oglądajcie moje starsze odcinki też, jeżeli jesteście zainteresowani tutaj kopiami Baccara. No i powiedzcie, co myślicie właśnie na temat perfum Valentino, czy nawet jeśli któraś z Was ma tą Ariana Grande Cloud 2, co o niej sądzicie. Zapraszam Was serdecznie, tak jak powiedziałam, do subskrypcji, do komentowania. Ostatnio tak mało komentujecie, ale wiem, że mnie nie było, więc generalnie może to nie było takie przyciągające. Ja wiem, że mój kanał nie jest typowo taki perfumeryjny, jak inne dziewczyny na przykład robią. No, ale planuję, wiecie co, chciałabym zrobić taki własny, taki ode mnie jakby skomponowany, nie ściągnięty znikąd. No i odpowiedzieć na te pytania i może to będzie takie virtual też, że innym się będzie podobać. Także też czekajcie na taki odcinek. Życząc Wam miłego dnia, do zobaczenia, pa, pa.